Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest Motodziennik, odcinek numer 117, odkąd liczymy po nowemu, a jakbyśmy liczyli z tymi starymi, to jakieś 1250, mniej więcej tyle, żeśmy tego natłukli przez ostatnich kilkanaście lat. Dla tych wszystkich, którzy są nieco spragnieni czasów, kiedy byli młodsi albo po prostu młodzi, bardzo proszę, stary dżingiel. Jeśli mają Państwo jakiś pomysł, jak można by to było przearanżować na nowe czasy, bo nawet nie wiem, szczerze mówiąc, skąd ten dżingiel się wziął i kto za to zapłacił i po prostu to dostałem kiedyś za gory, ale fajnie by było mieć coś takiego. Jeśli mają Państwo jakiś pomysł, to serdecznie zapraszam do kontaktu, bo chyba nam brakuje dżingla. A teraz przejrzymy sobie ogłoszenia, oczywiście jak co tydzień w poszukiwaniu okazji. Najpierw propozycja podesłana przez naszego widza, pana Artura. To Peugeot 206 z plusem, konstrukcja bardzo stara, bo z lat 90., nieco tylko upudrowana, sprzedawana w latach 2009-2012. Ten samochód jest z 2010 roku, ma pod maską silnik 1.1 o mocy 60 koni, jest klimatyzacja, duże radio z wysuwanym ekranem i ładne, czyste wnętrze. Auto ma bardzo mały przebieg, niecałe 50 tysięcy przejechało od nowości i kosztuje 12 900 zł. Stosunek rocznik cena jest więc rewelacyjny, choć nie dla wszystkich jest to priorytet. Na 59 tysięcy wyceniono tę oto Hondę Accord. Auto jest z polskiego salonu, jest bezwypadkowe i od pierwszego właściciela. Świeżo po przeglądzie, dwa komplety kół, zabezpieczenia przed kradzieżą, bardzo bogate wyposażenie. Przebieg to 61 tysięcy kilometrów, czyli niewiele. Stąd cena, która wydaje się abstrakcyjna. W 2012 roku, aż sprawdziłem, najtańsza wersja z dwulitrową benzyną i manualem kosztowała 85 tysięcy. Taka jak ta, aż 106 tysięcy, ale znajdzie chętnego, bo czasem lepiej dołożyć i kupić coś lepszego niż zaoszczędzić i naprawiać. I sporo osób wychodzi teraz z takiego założenia. Na koniec jeszcze propozycja od naszego widza i patrona jednocześnie. To Jaguar XF w bardzo ciekawej wersji z benzynowym V8-4.2 z kompresorem pod maską. SV8 ma 416 koni, sześciobiegowy automat i napęd na tył. Jeździ się tym, a jeździłem parę razy, wybitnie. Wrażenie nadmiaru mocy i osiągi są świetne. Auto jest z polskiego salonu, jest bezwypadkowe i ma 220 tysięcy w deklaracji głównie autostradowego przebiegu. Cena to 56,5 tysiąca złotych. Kolejna porcja ogłoszeń już za tydzień, a teraz przejedziemy się kawałek zupełnie nowym samochodem. Bardzo długo kazał na siebie czekać ID3, czy jak wolą mówić w Volkswagenie ID3. Prototyp pokazany został na targach w Paryżu w 2016 roku. Produkcja niby ruszyła pod koniec 2019 po oficjalnej prezentacji, ale dość szybko okazało się, że jest za wcześnie, by auta trafiły do klientów, ze względu na problemy z oprogramowaniem przede wszystkim. To był styczeń, luty, potem był COVID, potem kolejne problemy, ale w końcu jest. W końcu są. Pierwsze wrażenia to zgrabne auto, niby inne niż pozostałe Volkswageny, ale jednak trochę podobne. Trochę Upa z przodu, trochę Golfa z profilu. Zauważyliśmy trzy sposoby robienia elektryków. BMW lub Hyundai, ale też PSA robią auta bardzo podobne lub niemal identyczne, niezależnie od napędu. Mercedes ma serię EQ, która nawiązuje, ale jednak się nieco odcina, a Volkswagen, też Renault stawiają na osobną linię modelową, choć niemiecka firma ma chyba lepiej tę strategię zaplanowaną, bo ID to ma być cała rodzina, a nie tylko jeden model. Auto jest więc zgrabne i charakterystyczne, to plus. Jest też nieźle złożone, do tego egzemplarza większych uwag nie mam, może tylko zderzak z tyłu mógłby być ciut lepiej spasowany. Reszta jest w porządku. Koła są ogromne, 20-calowe i to w małych autach nadal szokuje i może też być problemem, gdy złapiemy gumę. Opony niszczymy najczęściej na krawężnikach albo w dziurach. Gwoździe czy hacele, odkąd koń to przeżytek, już tak często się nie wbijają, a takiego rozmiaru od ręki nie będą mieli nigdzie poza serwisem. Choć na szczęście są jeszcze 18 i 19-calowe do wyboru. Choć na 20-kach faktycznie wygląda to ładnie. Wnętrze jest estetyczne i schludne. I nawet te podświetlenia dodano z wyczuciem. Fotele wygodne, choć swój musiałem podnieść wyżej, by siedziało się wygodnie. Zazwyczaj korzystam z najniższej pozycji. Obsługa wymaga przyzwyczajenia. Ten nowy system Volkswagena niby działa tak, jak się niby już trochę przyzwyczailiśmy. To jest trochę taki leżący smartfon z przyciskami powrotu i kafelkami, ale nadal zbyt dużo jakże cennej za kierownicą uwagi trzeba mu poświęcać. Przełączanie źródła dźwięku, nawigacji, ustawień samochodu, bo to tu trzeba wyłączyć ten nieznośny system utrzymujący auto na pasie ruchu. Trochę się do niego przyzwyczaiłem, ale nadal uważam, że sposób sterowania i organizacja nie są najlepsze, ale da się z tym żyć. Po tygodniu, dwóch da się wytrzymać. Co najwyżej znośna jest też obsługa z kierownicy. Przycisków nie ma, jest taki panel z haptyczną informacją zwrotną, czyli jak dotykamy, to wibruje, daje znać. Ale to nie jest wygodne, to co było w Golfie 6 czy 7 było dużo lepsze, bardziej intuicyjne i szybsze, a to nawet zbyt ładne nie jest. Wyświetlacz przed oczami kierowcy niby jest skromny, nieprzeładowany informacjami,
informacjami. Sporą część zajmuje ten zupełnie niepotrzebny pasek z piktogramem samochodu, tak jakby ktoś jadąc miał na niego patrzeć, a nie na drogę. Ten błąd moim zdaniem powtórzony jest jeszcze na wyświetlaczu przezierny, który z jednej strony jest ogromny, a z drugiej zupełnie niewykorzystany, bo tak zwana rzeczywistość rozszerzona ograniczona jest do zaznaczania tego, co i tak widzę, czyli auta przede mną albo pasów na jezdni. A skoro widzę to na wyświetlaczu, to można założyć, że patrzę przed siebie, w końcu jadę autem, siedzę za kierownicą i trochę się czuję jako kierowca zlekceważony. Ograniczenie prędkości mam na znaku, na jednym, drugim i trzecim wyświetlaczu, żeby to jeszcze w tym trybie autonomicznym jeździło z większą finezją, to może łatwiej by mi to traktowanie mnie jako osobę niezbyt skupioną było zaakceptować. Ale autonomiczna jazda drugiego poziomu radzi sobie w taki oto sposób z lekkimi łukami, więc radzi sobie raczej tak sobie. A skoro do najważniejszego przeszliśmy, to jak się tym jeździ? Przede wszystkim ID3 nie wywołuje u naszego współpracownika choroby lokomocyjnej, ale czuć masę. To jest nieco większe od Polo, nieco mniejsze od Golfa, 4,26 długości i waży od 1700 do 1930 kg, w zależności od wersji. 4,20 i prawie 2 tony. I na prostej, gładkiej drodze jest fajnie, ale na pofalowanej albo wyboistej czujemy, jak nam głowa lata i że lata dalej i częściej niż w zwykłym, zwyklejszym samochodzie. Nadmiar masy czuć jednak najbardziej przy hamowaniu. Z przodu tarcze, z tyłu bębny, na pedale z prawej play, na hamulcu pauza. I to tak trochę jest. To są spowalniacze raczej, a nie heble. Nieco się przyzwyczaiłem, więc nie wjeżdżam już zderzakiem na rondo, ale jest w tym aucie coś dziwnego. To znaczy, jak zaczynamy hamować, pedał się zapada, na nasze ciało oddziałowują przeciążenia, ale efekt jest mizerny. Zbliżamy się do przeszkody szybciej, niż byśmy oczekiwali, niż się spodziewamy. I musimy wgnieść pedał mocniej, przez co ostatnie metry są mało przyjemne. Podobnie miałem w Tesli X, ale tu jest gorzej. Ten brak wyczucia i dwa tryby hamowania. Zbyt lekki, choć pod nogą i ciałem wyczuwalny, oraz skuteczny, przy którym pedał idzie naprawdę głęboko. Czy w kabinie jest cicho? Tu film nagrany przy 90 na godzinę. A tu przy 120 mniej więcej. Nie jest tak cicho, jak się spodziewałem. W Hyundai Kona było ciszej, mam wrażenie. Ponarzekałem, ale mam też sporo dobrego o ID3 do powiedzenia. Przede wszystkim czuć, że to auto zaprojektowane od początku jako pojazd elektryczny, więc poza powyższymi zastrzeżeniami jeździ się nim po prostu przyjemnie. Dynamika jest absolutnie wystarczająca, a wrażenia z jazdy bardzo przyjemne. Układ kierowniczy, zawieszenie w porządku. Przyzwyczajenia wymaga na pewno wybór kierunku jazdy. Ja z jakiegoś powodu ciągle się mylę i wrzucam odwrotnie, czyli R jak chcę jechać do przodu, D jak do tyłu, ale pewnie mi przejdzie. Ciekawostką jest też taki akcent w stylu Apple, w sensie podejścia do problemu od nowa. Na kierownicy, czy raczej na jej obudowie jest co prawda guzik do uruchomienia bądź wyłączenia pojazdu, ale nie trzeba go używać. Wystarczy mieć przy sobie kluczyk, nacisnąć hamulec i wybrać kierunek jazdy i już. Dojechaliśmy, otwieramy drzwi, auto się wyłącza i to nawet fajne jest. Obsługa głosowa działa tak. Co mogę powiedzieć? Na ekranie widzisz przykłady obsługi głosowej. Poza tym zawsze możesz powiedzieć pomoc. Prowadź do celu. Powtórz. Chcę włączyć nawigację. Warszawa, ulica Puławska. Start. Nie. Cześć ID. Co chcesz zrobić? Zatrzymaj nawigację. Słucham. Zakończ nawigację. Chwileczkę. Możesz obsługiwać radio i media, nawigacją, telefon i klimatyzacją głosowo. Powiedz na przykład, gdzie znajdę restaurację w pobliżu lub połącz z Jan Nowak służbowy. Prowadź do Ostrów Mazowiecka. Czy chodziło o Ostrów Mazowiecka? Tak. Podaj nazwę ulicy. Centrum. Czy rozpocząć bezpośrednie prowadzenie do celu, czy też dodać cel jako cel pośredni? Tak.
szerokiej drogi. Ale jak słychać, jakoś żeśmy się dogadali. Za to zasięg przewidywany jest dość precyzyjnie. Do celu 41 km i 112 km zasięgu, na miejscu jeszcze 78 km, więc fajnie. Problem w tym, że do domu 90 km, więc ładowanie na trasie, na szczęście była ładowarka w pobliżu, zaliczyłem w sumie dość szybko, w 20-30 minut złapałem prądu na jakieś 70 km, trochę zmarzłem. Tak naprawdę to w tym samochodzie często marzłem i byłem jakieś 40 minut później, niż bym wrócił zwykłym autem spalinowym. Ale wróciłem. Jeśli mam być szczery, to ja zawsze wolałem, jak było mi trochę za zimno, niż trochę za gorąco. I może niekoniecznie tak zimno jak dzisiaj. Mam nadzieję, że nie drętwieje mi połowa twarzy i że nie jest to jakoś szczególnie widoczne. Samochody elektryczne zimą są absolutnie cudowne. Mówię to całkiem szczerze. One pozwalają docenić małe, drobne rzeczy, takie jak ciepłą podłogę w kuchni albo w łazience, kubek ciepłej herbaty albo w ogóle fakt, że udało się do domu dojechać. Jeszcze kilka ciekawostek dotyczących tego ID3. Zasięg oficjalny 411 km przy takiej pogodzie, jak mamy teraz, około 250-230 km. Czas ładowania z ładowarki domowej takiej 230 to około 35 godzin, ale on się ładuje mimo wszystko dość szybko, czyli po pełnej nocy można przejechać nim 140 km i tutaj wracamy do tego punktu przed chwilą, że się człowiek z małych rzeczy cieszy. Cena tego testowanego egzemplarza, który był najmocniejszą wersją z największą baterią, to jakieś 230 tysięcy złotych, a najtańsze zaczynają się od 130 kilka. A teraz przechodzimy do tego, co w motoryzacji najnowsze i najciekawsze. Zacznijmy od dwóch ciekawostek z koncernu BMW. Najpierw marka Mini, która ostatnio, mam takie wrażenie, nieco traci na wartości i na znaczeniu przede wszystkim w oczach klientów. Z jednej strony nic dziwnego, tylko jeden SUV w ofercie, z drugiej to jednak trochę dziwne. A czy to moje wrażenie ma jakieś odzwierciedlenie w faktach i statystykach? Trochę tak. Globalnych danych za rok 2020 nie udało nam się jeszcze znaleźć, ale mamy sprzedaż w Europie, która była o 20% niższa w roku zeszłym niż dwa lata temu. W Stanach było podobnie, choć strata jest nieco większa. Ktoś powie, że to przez COVID. I jasne, prawie wszyscy dostali po kieszeni, ale to nie jest chyba cała prawda. W Stanach w 2015 roku sprzedano 58 tysięcy samochodów. Wcześniej sprzedaż potrafiła sięgać nawet 66 tysięcy, ale od 2016 roku stopniowo i regularnie maleje. Do 36 tysięcy w roku 2019 i 28 tysięcy w roku 2020. Więc jak porównamy rok 2015 i 2020, to różnica jest już kolosalna. W Europie aż tak tego nie widać. Sprzedaż na poziomie 215 tysięcy sztuk utrzymywała się od 2016 roku do 2019 roku, ale dobra passa chyba się skończyła i chyba w Mini i BMW zdają sobie z tego sprawę, skoro wyszli z dość jednoznaczną w dzisiejszych czasach deklaracją. Już niedługo wszystkie nowe miniaki będą w 100% wegańskie. Tak jest, nie będzie można zamówić skórzanej tapicerki, którą w samej tylko Wielkiej Brytanii wybierała ponad połowa klientów. Co dostaniemy w zamian? Materiały, które znamy z domowej branży meblarskiej. Zapewne welur, aksamit, może jeans albo jakieś wariacje na jego temat, co w sumie nie jest złą wiadomością. Ten prawdziwy welur sprzed lat w starych Citroenach czy Volkswagenach był bardzo cenionym rodzajem tapicerki, a obecnie nie stosuje się go prawie wcale, tak samo jak jeansu. Ta dość śmiała decyzja nie wynika jedynie z chęci lepszego wpasowania się w trendy i oczekiwania, zwłaszcza młodszej klienteli, ale również konieczności lepszego odzyskiwania i przerabiania materiałów. Tapicerka materiałowa jest poddawana w 100% recyklingowi, skórzana – brak danych. Skoro przy BMW jesteśmy, niemiecka tym razem marka ma w ostatnich latach szczęście do projektantów z odważną wizją i ma do nich sporo zaufania, skoro oddaje na wiele lat najczęściej władzę i pozwala realizować niekoniecznie pozbawione kontrowersji projekty. Najlepszym tego przykładem jest Chris Bangle, odpowiedzialny i krytykowany za BMW E65, E60 i praktycznie wszystko, co przyniosła nam pierwsza dekada XXI wieku, łącznie z X6. Nie wszystkie projekty nam się podobały, ale trzeba przyznać, że większość fajnie się zestarzała. Od 2019 roku w BMW ton, czy raczej kreskę, linię nadaje Domagoj Dziukec, Chorwat urodzony w Niemczech i to jemu zawdzięczamy wzbudzające najwięcej kontrowersji projekty ostatnich miesięcy. Przód nowej siódemki, do którego, proszę zwrócić uwagę, dość szybko się przyzwyczailiśmy, albo o którym zapomnieliśmy, pokrzykując z przerażenia na widok nowej czwórki, o tym dziwnym projekcie nie wspominając. Odzew ze strony prasy, też klientów, pilnie wyłapywany przez monitoring BMW, początkowo był lekceważony. Nawet na dość dziwny kontratak sobie pozwolono, ale teraz postawiono na dość ciekawy manewr, który szczerze mówiąc jest chyba najlepszym pomysłem, bo zamiast mało sympatycznych akcji w mediach społecznościowych, wymierzonych w krytykujących, przed klientami, nie bezpośrednio co prawda,
prawda, bo przed dziennikarzami tak naprawdę postawiono głównego projektanta, który mówi: pogadajmy, wytłumaczę wam, o co chodzi. Wywiad dla magazynu Top Gear, jak i coś w rodzaju odpłatnej treści zamieszczonej w magazynie Acquire, mają nas sprowokować do bardziej wyrozumiałego spojrzenia na projekty, również wyciszenia emocji, bo Domagoj z jednej strony daje się trochę poznać, opowiada o dzieciństwie, z drugiej zachowuje tak, jakby osobiście przeczytał wszystkie negatywne komentarze i po prostu dało mu to nieco w kość. Niezależnie od wywiadu, do siódemki zdążyliśmy się przyzwyczaić. Czwórkę mieliśmy w redakcji w grudniu i była świetna, a jej nietypowy wygląd oswoiłem, jak tylko stanęła przed moim garażem. Na zdjęciach bardziej szokowała, ale do tego jeszcze się przekonać nie potrafię. Do Francji zajrzyjmy na moment. Dwie ekologiczne daniny, haracz, jak zwał tak zwał, będą w tym roku płacić zarówno miłośnicy aut sportowych, jak i podwyższonych typu SUV. O pierwszej wspominaliśmy, to podatek od emisji CO2. Startuje on od skromnych 50 euro za auto, które emituje 133 gramy CO2, do 29 tysięcy euro, jeśli mamy więcej niż 218 gramów CO2 na każdy przejechany kilometr. Grubo, ale oprócz tego jest podatek od wagi. Auta ważące więcej niż 1800 kg mają doliczane 10 euro za każdy dodatkowy kilogram. W przypadku Bentaygi jest to 29 tysięcy euro podatku od CO2 i 6 tysięcy euro za nadwagę. Kto by się przejmował klientami ekskluzywnych brytyjskich marek, pomyślą Państwo. Jasne, akurat ich stać, ale problem podatku nie dotyczy aut luksusowych tylko i wyłącznie. Megane RS kosztuje 40 tysięcy euro, do tego 10 tysięcy opłaty CO2. To już się sporo robi. Jeszcze ciekawiej jest przy Volkswagenie Tiguanie w wersji R, tym z dwulitrowym benzynowym turbo o mocy 320 koni z napędem na 4 koła. W Polsce kosztuje on 230 tysięcy złotych, we Francji 55 tysięcy euro, czyli jakieś 245 tysięcy. Ale to nie wszystko, bo dochodzi jeszcze 29 tysięcy euro kary, więc auto kosztuje de facto 84 tysiące euro, czyli 380 tysięcy złotych, co sprawi, że nikt go nie kupi. Ale kupi za to Peugeot albo Citroena w wersji plug-in, które co prawda nie działają zbyt płynnie, nie dają zbyt dużo frajdy, ale dzięki metodologii zakładającej, że co 100 km auto będzie ładowane na kolejnych 60 wyłącznie na prądzie, ich średnia CO2 jest tak niewielka, że całkowicie zwolnione są one z opłaty. Wersja 300-konna Peugeota 3008 ma jakimś cudem 29 gramów CO2, 225-konna 30 gramów i oczywiście waży nieco poniżej 1800 kg, co jest moim zdaniem absolutnym przypadkiem. Jeszcze kilka ciekawostek ze świata. Najpierw niezwykle rzadko przez nas odwiedzana Australia, w której trafiono na auto z taką, wydaną po raz pierwszy w 1932 rejestracją. Potem przez długi czas zastanawiano się, co z nią zrobić, by ostatecznie w roku 1984 sprzedać ją na aukcji za mniej więcej 127 tysięcy dolarów. Już na amerykańskie przeliczyłem, by było łatwiej. Dziś za jedynkę trzeba zapłacić około 2 milionów dolarów. Wcześniej jeździła na Sabie 900 Turbo, Rollsie, Ferrari, potem kilku Mercedesach AMG i na nim jeździ aktualnie. Tablica 26 poszła ostatnio za prawie milion, 101 za prawie 400 tysięcy dolarów. Stany teraz. Jednym z bardzo lubianych udogodnień w Hondzie Odyssey, to taki duży rodzinny van jak Pacifica czy Sienna, był wbudowany odkurzacz. Super sprawa. Nawet ciągnął, co faktycznie czyni go niezwykłym przy tej skali urządzenia. Niestety najnowszy model Hondy jest go pozbawiony, co nie jest kolejnym zabiegiem księgowym. Nie wynika z faktu, że nikt tego nie chciał, nikt nie potrzebował. Po prostu zbankrutowała firma, która je produkowała. Pracownicy zostali zwolnieni z dnia na dzień, co zaskoczyło równie mocno ich, jak i Hondę, która nie zdążyła zabezpieczyć nowego dostawcy. Ma się to lada moment zmienić, więc ten praktyczny gadżet powinien wkrótce wrócić na swoje miejsce. Jeszcze Tesla. Pewnie nie zwrócili Państwo uwagi, że ten najnowszy pomysł na Model S w najmocniejszej wersji z tą dziwną kierownicą nie ma selektora kierunku jazdy ani kierunkowskazów. Podobno są, czy raczej będą niepotrzebne. Auto będzie, cudzysłów, wiedziało, czy jechać do przodu, czy do tyłu, dzięki nawigacji, kamerom, czujnikom. A w razie czego będzie je można skorygować przyciskiem na ekranie, a kierunki włączą się same dzięki nawigacji, kamerom, czujnikom. Na koniec jeszcze ciekawostka z Polski. Marka SsangYong pojawiła się z przytupem w 2004 roku, zniknęła po 5 latach przekonywania nas, że Rexstone i Rodius to segment premium. Wróciła w roku 2011, już nieco skromniej, choć z mniej kontrowersyjnym wzornictwem i zdecydowanie wyższą jakością. W 2019 roku importer, ten reprezentujący też u nas Isuzu, sprzedał przedstawicielstwo firmie British Automotive Holding. Był to wtedy na wylocie już, ale ciągle importer Jaguara i Land Rovera. Jak wiedzą Państwo, mamy wiele powodów,
by za sobą nie przepadać, nie ukrywałem tego nigdy, za brak postawy zasadniczej ostatni test nowego Jaguara miałem w 2009 roku, a potem sobie z wypożyczalni brałem albo od znajomych, więc niespecjalnie mnie zmartwił fakt, że w końcu będzie coś nowego, będzie oficjalne przedstawicielstwo kierujące się zasadami panującymi w korporacji, a nie na targowisku. Koreańczycy też się na nich szybko poznali, z powodów nieujawnionych, co prawda, ale znanych finansowych, zerwali trwającą nieco ponad rok umowę z British Automotive Holding ze skutkiem natychmiastowym. To było w sierpniu 2020 roku, a w listopadzie podpisano kolejną umowę, tym razem z Paul Mosbyt Thorn Holding, podmiotem, który ma kilkanaście punktów dealerskich w całej Polsce, różnych marek, Suzuki, Alfa Romeo, Fiata czy Citroena. Grupa PTH ma nawet stronę w internecie, więc pewnie sobie poradzi z Sankyongiem. Kolejna porcja nowości już za tydzień, a teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. Partnerem tego działu jest, jak wszyscy wiedzą, firma Prodictech, czyli producent mierników lakieru. Subaru Impreza to nadal synonim doskonałej trakcji i całej masy emocji, nawet wtedy, gdy mam go po prostu sprawdzić przed zakupem, a niekoniecznie zabrać na wycieczkę czy na tor. Co my tu mamy? Auto jest z 1999 roku, a więc jest to egzemplarz po lifcie, nadwozie typu kombi. Lepszy byłby dwudrzwiowy sedan, ale bierzemy co jest, zwłaszcza, że cena nie jest wysoka, to 25 tysięcy złotych. A oprócz tego, auto jest według opisu sensownie prowadzone zarówno pod względem mechanicznym, kilka tysięcy po remoncie głowic, wymianie rozrządu, jak i blacharskim. Samochód miał kolizję, nawet zdjęcie się znalazło, udostępniona została też obszerna dokumentacja z napraw i remontów, czyli punkt wyjścia świetny. Pierwsze wrażenie? Też niezłe, choć trzeba pamiętać, że przy ponad 20-letnim aucie, po kilku naprawach blacharskich, aucie weekendowym za relatywnie niewielkie pieniądze oczekiwania są nieco inne niż przy dwuletnim Superbie. Auto jest nieźle polakierowane, nieźle spasowane, szczeliny są równe, auto trzyma linię. Jest parę wgniotek, jest też kilka zaprawek, trochę purchli i wychodzi na klapie pod spoilerem, ale nie jest źle, jest dobrze, bardzo dobrze, nawet przejdźmy zatem do pomiarów. Auto muszę pomierzyć nie po to, by się zorientować, jak było w przeszłości uszkodzone, bo to mniej więcej wiemy, ale by sprawdzić, jak zostało naprawione, a przecież przez te 20 lat na pewno usuwano też rdze, pewnie wspawywano reparaturki progów albo błotników. Wzór z dachu to 50 mikronów mniej więcej, to jest dobra wiadomość, że nigdy tego dachu nie trzeba było, z powodu zagięcia na przykład, szpachlować. Lewa strona wygląda tak. Błotnik drzwi, przód, tył, druga warstwa lakieru bez szpachli, ale błotnik tylny można było nieco lepiej do tego lakierowania przygotować. Pół milimetra szpachli, 500 mikronów to nie jest problem. Ale milimetr dwa i więcej to już problem jest, zwłaszcza w aucie, które pracuje. Oczywiście nie w sensie, że paczki rozwozi, ale naprężeń. Prawa strona ewidentnie naprawiana blacharsko również jest nieco za mocno wyszpachlowana. W bagażniku jest też sporo powierzchownej korozji, która z jednej strony niepokoi, a z drugiej dziwi, bo skoro to było niedawno u blacharza, to trzeba było to ogarnąć, byłby spokój na długie lata. Kielich w porządku, na szczęście, więc przejdźmy do kabiny. Jest dobrze, nawet bardzo dobrze. Auto jest schludne i estetyczne, fotel kierowcy trochę podniszczony, ale biorąc poprawki na rocznik i cenę i to, co pod maską, nie jest źle. A co pod maską? Dwulitrowy bokser o mocy 250 koni i trochę korozji na podłużnicach, poduszki amortyzatorów do wymiany, to jedyne zastrzeżenia na szczęście. Od góry bez wycieków, płyn chłodniczy bez oleju, jak mam wątpliwości albo brak pewności, to wkładam chusteczkę. Pora na przejażdżkę w takim razie. Jeździ się tym świetnie, bez najmniejszych zastrzeżeń. Auto jest cudownie dynamiczne, równie wspaniale wyważone. Silnik reaguje bystro, skrzynia nie zgrzyta, biegi wchodzą prawidłowo. To jeszcze od spodu musimy się obejrzeć, by była pełnia szczęścia. Zgrzewy podłogi i progów nie wyglądają najlepiej. Tu za rok, dwa będzie można wkrętak wsadzić i chyba jest już za późno na poprawianie konserwacji. Drobne poprawki na pewno trzeba będzie zrobić, albo i remont. W profilach też jest trochę powierzchownej na szczęście korozji. Tutaj też nie wygląda to rewelacyjnie. Tutaj też. Podłoga względnie zdrowa, a reszta? Mamy uszkodzoną osłonę, zapocenia nie są jakimś wielkim problemem, ale wycieki już tak. I to już wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek Motodziennika w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że będzie trochę cieplej. Dziękuję, do zobaczenia.